W poprzednim filmie zdefiniowaliśmy sobie pole elektryczne. Przypomnę Ci, powiedzieliśmy sobie, że czasem zamiast myśleć o tym, że gdzieś jest jakiś ładunek, który działa na inne ładunki siłą zgodną z prawem Coulomb'a, wygodniej jest myśleć o tym, że po prostu w danym miejscu przestrzeń ma taką własność, że jeśli umieścimy ładunek, to zadziała na niego jakaś siła. Zapominając o źródłach tej siły, i pole elektryczne definiujemy właśnie jako taką własność przestrzeni w, tej, w tym punkcie, że ta siła to jest wartość ładunku razy wektor pola elektrycznego. W ten sposób sobie to wprowadziliśmy, zdefiniowaliśmy. Pole elektryczne, czyli wielkość wektorowa wyrażona w jednostkach. Następujących są to newtony na kulomby, ponieważ jak pomnożymy razy ładunek wyrażony w kulombach no to wyjdzie nam siła w newtonach. I teraz porozmawiamy o tym, jaki jest kierunek i zwrot takiego wektora. Tutaj w najprostszym przypadku, takim gdzie w ogóle nie myślimy o żadnych źródłach, nie mówimy co jest źródłem tego pola, mówimy tylko że w tym miejscu umieściliśmy ładunek i zadziałała na niego taka właśnie siła. No, możemy powiedzieć, że w przypadku, gdy q jest dodatnie, no to ten wektor pola elektrycznego ma ten sam kierunek i zwrot, co siła, która działa. No, ponieważ jak jeden wektor pomnożymy razy liczbę dodatnią, no to otrzymamy wektor o tym samym kierunku i zwrocie. Natomiast gdyby ładunek q był ujemny, no to wtedy by oznaczało, a siła by działała w tę stronę, no to by oznaczało, że pole elektryczne, wektor pola elektrycznego jest zwrócony. O tak, czyli można taką ogólną zasadę wysnuć, że kierunek i zwrot wektora pola elektrycznego w danym miejscu jest taki sam jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek dodatni umieszczony w danym miejscu. Tak, no na pierwszy rzut oka to się wydaje może taka trochę sucha zasada, ale zobaczmy sobie, być może będzie sobie łatwiej to. Wyobrazić, gdy będziemy znali źródło pola, gdy na przykład będziemy mieć ładunek dodatni, punktowy ładunek dodatni. I umówmy się teraz, tak jak już powiedzieliśmy w poprzednim filmie, że ten ładunek jest tutaj umieszczony na stałe, jest przygwożdżony, nawet jeśli działają na niego jakieś siły, no to ten ładunek się nie może ruszyć, i jest to pewna idealizacja, ale jest ona przydatna. I teraz powiedzmy, że w różnych miejscach w przestrzeni. Będziemy umieszczać drugi ładunek, zwany ładunkiem próbnym. Ładunek próbny jest nam potrzebny do tego, żeby próbować sobie testować, jaka siła działa na, na niego w różnych miejscach w otoczeniu właśnie tego ładunku. Czerwonego, tego umieszczonego na stałe. Dlaczego to było ważne, żeby się umówić, że ten ładunek jest umieszczony na stałe? Ponieważ nie chcemy, żeby to, że, że zbliżamy bądź oddalamy ten nasz ładunek próbny, miało jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje z tym ładunkiem, wokół którego pole elektryczne byśmy chcieli poznać. No dobrze, umieśćmy więc nasz ładunek próbny tutaj. I co wiemy? Wiemy, że zgodnie z prawem Coulomba, Ponieważ obydwa ładunki są dodatnie, umówmy się, że ten ładunek jest dodatni i ładunek próbny nasz też jest dodatni. Zgodnie z prawem Coulomba działa na niego siła o, zwrócona w taki sposób. tak? Niech ten ładunek ma wartość jakąś Q1, a ten wartość dodatnią Q2. To pole elektryczne w tym miejscu to będzie, o, powiedzmy, że zabraliśmy ładunek Q2 stąd, no ale przetestowaliśmy, sprawdziliśmy, że. Pole elektryczne w tym miejscu jest o właśnie takie. Wstawmy nasz ładunek próbny teraz w inne miejsce, na przykład tutaj. Znowu wzdłuż tej prostej działa zgodna z prawem Coulomb'a siła F1,2 ze strony ładunku numer 1 na ładunek numer 2. No i zgodnie z definicją, pole elektryczne w tym miejscu to będzie ta siła podzielona przez wartość ładunku, czyli znowu. O, jakoś tak. Znowu zabieramy ładunek Q2 z tego miejsca i testujemy teraz jeszcze jakieś inne, na przykład. O, na przykład, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj dalej. Znowu działa zgodna z prawem Coulomba. siła na ładunek Q2. I zgodnie z definicją pola elektrycznego, pole elektryczne to będzie właśnie wektor tej siły podzielony przez wartość ładunku. I tak można sobie popróbować, potestować przestrzeń wokół takiego ładunku punktowego, co nam wyjdzie w ostateczności to taka taka pajęcza sieć, gdzie im bliżej ładunku te wektory pola elektrycznego są dłuższe, im dalej tym są krótsze. Natomiast zawsze są one zwrócone od radialnie na zewnątrz od ładunku dodatniego. Natomiast gdybyśmy taką samą procedurę przeprowadzili z ładunkiem ujemnym, czyli byśmy sobie wstawiali nasz ładunek próbny, znowu ładunek próbny dodatni, ponieważ tak nam jest łatwiej, oczywiście moglibyśmy wstawiać ładunek próbny ujemny, tylko wtedy za każdym razem byśmy musieli pamiętać o zmianie zwrotu, także zawsze warto się umawiać tak, że ładunek próbny jest dodatni. To oczywiście nie jest obowiązek, ale dzięki temu mamy. Troszkę zawsze mniej pracy, ponieważ automatycznie wiemy, że gdzie nie umieścimy naszego ładunku próbnego, to siła, jaka działa, i wektor pola elektrycznego będą mieć ten sam zwrot. To jest siła, a to jest wektor pola elektrycznego. I teraz, jak będziemy umieszczać nasz ładunek próbny tutaj w różnych miejscach, analogicznie do tego, jak robiliśmy tu, tutaj, to otrzymamy znowu troszkę taką pajęczą sieć. Przy czym tym razem wektory pola. Elektrycznego są zwrócone tak radialnie do ładunku, a nie od. Jedyną tutaj mierzalną wielkością taką obiektywną jest siła, jaka działa na ładunek, ponieważ nawet to, który ładunek jest dodatni, a który ładunek jest ujemny, to jest kwestia tylko umowy i konwencji. Przy takiej umowie, która się przyjęła, mamy następujący rezultat. W przypadku ładunku dodatniego. Punktowego. Pole elektryczne wygląda tak, że to są takie radialnie rozchodzące się wektory na zewnątrz od ładunku, a w przypadku punktowego ładunku ujemnego to są takie schodzące się radialnie do ładunku wektory. Powtórzmy jeszcze raz, co to znaczy. To znaczy, że jeśli umieścimy tutaj ładunek próbny dodatni. No to zadziała na niego siła właśnie w o takim zwrocie i o takim kierunku. Co jest oczywiście zgodne z tym, co wiemy z prawa Coulomba. Podobnie, jeśli umieścimy ładunek dodatni, dodatni ładunek próbny w polu ładunku ujemnego, no to wtedy zgodnie z prawem Coulomba, zgodnie z tym, co wiemy z prawa Coulomba, zadziała na niego siła zwrócona w ten sposób, która go będzie przyciągać do ładunku ujemnego. I właśnie tak narysowane wektory pola elektrycznego. Nam to odzwierciedlają. Tutaj, oczywiście, pamiętaj, narysowałam to tak obok siebie, ale to jest jedna zupełnie rozłączna sytuacja, i to jest druga zupełnie rozłączna sytuacja. Co innego, gdybyśmy się zaciekawili tym, co się dzieje, gdy mamy umieszczone dwa ładunki w przestrzeni, takie też przygwożone na stałe, które nie mogą się poruszać jeden pod wpływem drugiego, tylko są przyczepione w stałych punktach. Co się dzieje, teraz nie będę tego rozważać dokładnie co do wartości, natomiast powiem Ci jedną ważną rzecz na temat pola elektrycznego. Mianowicie pole elektryczne od różnych ładunków podlegają w zasadzie superpozycji. To brzmi jak coś bardzo zaawansowanego, ale tak naprawdę jest to bardzo proste. To znaczy, że one się po prostu dodają, tak jak wektory. To znaczy, od tego ładunku mamy jakieś pole elektryczne, od tego ładunku, właśnie dodatniego. I mamy jakieś inne pole elektryczne od tego ładunku ujemnego, na przykład. Tutaj wiemy, że zgodnie z definicją to jest taki wektor zwrócony do ładunku. No i teraz, cokolwiek byśmy umieścili w tym punkcie, jakiś ładunek próbny, zadziała na niego siła, która będzie sumą sił siły kulombowskiej pochodzącej od tego ładunku i siły kulombowskiej od tego ładunku, więc te siły by się dodały. A wobec tego wnioskujemy, że również wektory pól elektrycznych się dodają po prostu tak jak się dodają wektory. Tak, jeszcze raz dlaczego tak jest? No jest tak dlatego, że siła działająca na ładunek próbny, który byśmy umieścili tutaj, by była równa sumie sił tego odpychania bądź przyciągania ze strony tych dwóch ładunków, a że pole elektryczne definiujemy jako to jako ten wektor, który nam powstanie po podzieleniu siły przez wartość ładunku, na który ta siła działa, no to mamy stąd właśnie ten wniosek, że pola elektryczne również podlegają takiemu prostemu dodawaniu. Na sam koniec jeszcze jeden przykład, taki dla utrwalenia tego, co sobie tu powiedzieliśmy. Mianowicie, wyobraźmy sobie, na razie nie wnikając w to, Jakie jest źródło takiego pola, ale wyobraźmy sobie, że mamy takie jednorodne, to się mówi pole. Czyli takie, które w jakimś obszarze wszędzie jest takie samo. I teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się stanie, jeśli umieścimy w tym polu jakiś próbny ładunek dodatni. O, umieśćmy go sobie. O na przykład tutaj, wszędzie pole elektryczne jest takie samo. No i umówmy się, że ten ładunek to jest półkulomba, jedna, druga kulomba. No i wówczas, aż wiemy, że siła to jest po prostu ładunek razy wektor pola elektrycznego, no to wiemy, że ta siła będzie o taka, będzie miała kierunek i zwrot taki sam jak ten wektor pola elektrycznego. No i będzie Pomnożona, po prostu razy dodatnią wartość ładunku. Dwa razy krótsza, ponieważ tutaj sobie zaznaczyliśmy pół kulomba. No dobrze, a co będzie, jeśli umieścimy ładunek ujemny, no to to był Q dodatni, a tutaj mamy Q ładunek ujemny, niech to będą minus dwa kulomby. W ogóle kulomb jest gigantyczną jednostką ładunku. Zwykle to, co mamy typowo w życiu codziennym, to są ładunki to są nanokulomby, mikrokulomby, czyli jedna miliardowa, jedna milionowa kulomba, natomiast kulomb to jest ogromna ilość ładunku, ale żeby trochę sobie uprościć obliczenia, to będziemy używać takich jednostek. Powiedzmy, że tego ładunku dodatniego już tam nie ma, już one na, na siebie nawzajem nie wpływają w żaden sposób. Umieśćmy go sobie o tutaj. No i znowu, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, żeby otrzymać siłę, mnożymy wektor pole elektrycznego razy ładunek, w tym wypadku ładunek jest ujemny, Czyli oprócz tego, że ta strzałka nam się wydłuża dwa razy, o, jakaś taka siła, to jest ona, ma ona przeciwny zwrot w przypadku ujemnego ładunku. Tak, tutaj mamy siłę działającą na ładunek ujemny, tutaj siłę działającą na ładunek dodatni. No i tak jak już powiedziałam wtedy, kiedy sformułowałam tę zasadę o kierunku i zwrocie wektora pola elektrycznego, że jest on zgodny... <laughs> Z kierunkiem i zwrotem siły działającej na ładunek dodatni, że to jest taka trochę sucha zasada, ale jeśli sobie przypomnimy o tym, co może być źródłem takiej, takiego pola elektrycznego, to może być jakaś taka, jak w kondensatorze daleko od brzegów kondensatora płaskiego, taka równomiernie ładunkiem dodatnim naładowana płytka z tej strony, to może być równomiernie naładowana ładunkiem ujemnym. Płytka z tej strony to mogą być obydwie, ale tym niemniej widzimy, że rzeczywiście ładunek dodatni będzie odpychany przez ładunki dodatnie, a przyciągany przez ładunki ujemne, i w drugą stronę ładunek ujemny będzie odpychany przez ładunki ujemne i przyciągany przez ładunki dodatnie. Czyli wszystko się zgadza, wszystko tutaj jest spójne z tą definicją. No dobrze, to jest dobry moment, żeby skończyć. W kolejnym filmie pomówimy o. Wartości pola elektrycznego wokół punktowego ładunku elektrycznego i zaczniemy sobie rozwiązywać liczbowe przykłady. Do usłyszenia!